WTPA, pięciu Norwegów i tylko jeden Fin. Thomas Nordhuk, Paul Goldberg, Olavigen Hattestad, Sondre Turvolfosli, Finn Hagen Krog i Toni Ketelae. Jedyny nienorweski biegacz. Panowie są już na trasie od 36 sekund. No zobaczymy, jak Finn poradzi sobie z koalicją norweską. Jego miejsce w finale jest ogromnym zaskoczeniem. W tym sezonie, jeżeli chodzi o rywalizację sprinterską, tylko raz punktował Finn. U siebie pod koniec listopada w Ruce zajął 23 miejsce, a w klasyfikacji sprinterskiej zajmował dopiero 60 miejsce, ale potężnie zbudowany Finn znakomicie odnajduje się w tych trudnych warunkach panujących w WTPA, przy padającym śniegu, wiejącym wietrze. Zobaczymy, czy zdołał się zregenerować po biegu półfinałowym. Bardzo mocne tempo Norwegów. No oni nie mają wyjścia, ich jest tylu, że tak naprawdę mogą ten bieg rozegrać na różne sposoby. W tej chwili numer 7, Thomas Nordhuk na czele, szczęśliwy przegrany z biegu półfinałowego. Finn nie ma wyjścia, Ketelae musi gonić Nordhuga i tracić siły, a pozostali Norwegowie teraz trzymać się będą Fina, biegnąc za jego plecami, korzystając z tego, że to on czyści im tory. No, wydaje się, że Finn był bez szans w tym biegu. Tak, Thomas Nordhuk odwraca się, a tam nikogo nie widać. Toni Ketelae nie ma zamiaru rzucać się za wszelką cenę w pogoń, bo tak naprawdę mógłby przypłacić to utratą wysokiego miejsca. Finn odpuścił zwycięstwo, odpuścił wygraną w tym biegu. Woli skoncentrować się na walce o drugie miejsce. Na za jego plecami Olavigen Hattestad. Wydawało się, że faworytem tych zawodów będzie Eirik Bransdal, ale Norweg nie poradził sobie z trudnymi warunkami. Odpadł w biegu półfinałowym. No, czyżby pierwsze zwycięstwo w karierze Thomasa Nordhuga? Zapewne Peter Nordhuk, jego brat, trzyma teraz mocno kciuki. A na drugim miejscu Toni Ketelae. I ciągnie za sobą Olavigena Hattestada, ale dzięki temu drugie miejsce wydaje się w zasięgu Fina. No zobaczymy, co na to wszystko Fosli, co na to wszystko Krog. A tymczasem Thomas Nordhuk coraz bliżej mety, ostatni zakręt i już prosta. Mógł pozwolić sobie na to potknięcie. Finn Toni Ketelae jest daleko, ale i tak wspaniała praca Fina. Nie miał wyjścia, musiał odpuścić atak Nordhuga. Teraz za jego pleców Olavigen Hattestad finiszuje po drugie miejsce. Fotofinisz rozstrzygnie, czy udanie, czy nie. Peter Nordhuk triumfatorem. Na czwartym miejscu Goldberg, piąty Krog i szósty Fosli. No, niesamowite rozstrzygnięcie, no ale nie mogło być inaczej, no skoro biegło aż pięciu norweskich biegaczy w finale,